Cześć, witamy Was! Jaj, mój asasin! Jo! Krzychu w tym momencie kroi wszystko na nasze popisowe danie, czyli znowu pad thai. Moi drodzy, znowu pad thai. Więc... Potem jedziemy do rodziców, potem jedziemy do koleżanki właśnie tego pad thaia u niej zrobić, bo narobiliśmy jej smaka, no i potem jeszcze parę innych planów, to zobaczycie. Wszystko przygotowujemy, żeby tam nic nie robić. Zaczynamy od rozmrażania przedniej szyby. Moim rozmrażaczem jest mój mąż. Mam świetny rozmrażacz, ale nikomu go nie pożyczę ani nie dam. Przykro mi bardzo, ale polecam zastosowanie rozmrażacza w postaci silnych rąk mężczyzny. Ale nie może to być byle jaki mężczyzna, także uważajcie na to. Spójrzcie na to skupienie w nas twarzy, spójrzcie na to. Widzicie to skupienie? O, jaki słodki! Już wiem, co to chyba będzie. A ja sobie kupiłam frezy Semilaka 2. Powiem Wam, że nie są tanie. Ten kosztował 20, więc jeszcze znośnie. A ten kosztował 79 zł. Po prostu masakra. Mam nadzieję, że będzie działać, ale boję się, że się będą mocno nagrzewać. Także będziemy testować je jutro najprawdopodobniej. Tego nie dawaj! To jest tajne! Zjemy sobie pytania pod pretekstem, tak? Pod pretekstem, pod pretekstem! Nie dawaj tego! Patrz jak ładnie. No. Idziemy do rodziców. Trzy wszystko, nie? Potrójnie. Dałem trochę więcej, tak. Dałem półtora. Dobra, pakujemy wszystko, to tu zostawię. Albo nie. Jedziemy. Krzysiu się idzie obcinać, ja idę zmienić sweter. I wziąć rzeczy na ten. I spakować rzeczy na basen. Do plecaka, nie? No, do plecaka. To nie co? Okay. Mój mąż jest zachowany. Skarpety. Jezus, 24 zł za skarpetki, toż to zbrodnia. Pytanie na dziś, znajdź męża. Nie ma tutaj takich, tych, do brania? Nie ma. Super. Nie, to jedziemy, chodź, tylko wezmę skarpetki, bo zwariuję z skarpetkami. Pojechaliśmy do Tesco w poszukiwaniu krewetek. Nie ma. Znaczy są, ale pakowane... Po kilo. Nie potrzebujemy kilo. A kosztuje za kilo gości. Chyba tam około 80-90 zł. Nie potrzebujemy. A w jakich się nazywa ten sklep? B1 w Gemini. Jedziemy teraz do Gemini i tam poszukamy krewetek. Bo tam były po 50. I były ładowane samemu. Tak, bo chcemy... my potrzebujemy trochę. Tak. A nie kilo. Bo się nam rozmrożą. Rozmrożą. Wybrzmi mi telefon. Dotarliśmy do Gmini. Co będziemy kupować? Krewety. A po co? O Jezus, jak głośno to było w to ucho. Przecież praktycznie nie słyszeliście. Ona udaje. Pękły mi bębenki, pękły mi bębenki. Fajna. Krzyś? O, supły. Poduszki supły. Co z nimi? Patrz. To czego ci to? No i po co to? No to jest po to, żeby wyglądało. Ale gdzie to ma wyglądać? No... tym. To nie są fajne poduszki. Ja ci pokażę kiedyś fajne poduszki. Ach, no to jestem ciekawa, czy kiedyś tak w końcu
O ja, taki chcę. Taki chcę. I teraz szukamy mrożonki. Odpowiednie mrożonki. To nie te, to nie te, to nie te, to nie te. Nie, tutaj. Tak. Gdzie jest jakiś woreczek? To ładuj, mężu. Szanowni klienci, na dziale ryby polecamy dzisiaj... Martę Tomaszewską. Co to jest to? Nie wiem, małże? Kiedyś weźmiemy, ale dzisiaj nie będziemy testować. Jezusku, daj. A ty już sobie no, bo ci pomogłam. Na ostatni prosty to się nie liczało. Tylko weź takie cukiem. Głęboko mrożone są te krewetki. Co? Głęboko mrożone te krewetki. Za dużo. No, to się wydaje. Pół kilo chyba. Pół kilo. Jezus, ale jestem świetna. 400 gram. Mógłbyś pracować na dziale ryby. No i odłożyć dwie krewetki, max, albo jedną. Ja za Marcin nie lecę. 400 gram. No. Ile odłożył krewetek? Wiesz, jakie to jest zimne? 3, dobra, pomyliłam się. Widzę to. I trzymaj. Challenge? No i co? To nic? No zimne, no ale no jak jest w zamrażarce, to musi być zimne, nie? A few moments later. Boli mi ręka. Boli mi ręka. O, tu jest wszystko. Jest, patrz. Co? Są muny? No. Fajnie. To są droższe. Nie. Tak. Piątkę tam. Ten. Tak? Ale jest też to. 7,49. No bo nam już mało zostało. A patrz, z kolendrem chili, sos chili. To może prażynki krewetkowe? No to weź. Co to jest? Jakie dziwne. Patrz się. Patrz. Krzyś. No. Co to? To krewetek takie te. Kimchi. Wodorosty. Tutaj mogą być te suszone krewetki, tylko nie... To jest bardzo dużo tego. Więcej niż w tym. Co to jest? Shiro miso. No. Ale suszonych krewetek nie widzę. Ale myśmy się też tak trochę na nie uparli, szczerze mówiąc. Co to? Patrzcie, Krzyś, pudingi. Pudding z malin, z mango. A co to jest? Pudding. Pudding? Mhm, miks smaków. Ciekawe, jak to smakuje. Zróbmy sobie taki test. Czy to jest tapioka? Nie. Tapioka. Gdzie? Pisze? To. No. A, jest tapioka. Właśnie Malwina mówiła, że wygląda jak styropian. Faktycznie. Jakim jest? Ciekawe, co będzie mógł zjeść, czy to, czy tamto. Mój mąż gra w grę, bo ktoś, kto nie obserwuje Instagrama, to nie wie. Gra w grę, która się nazywa My Cafe. I tam robi różne kawy. I dzisiaj zrobił mi kawę z cynamonem. Przepyszną. Także, z mlekiem. Z mlekiem i cynamonem. Także naprawdę gra czegoś uczy. I teraz mój mąż stwierdził, że jutro zrobi mi jeszcze lepszą kawę. I będzie to kawa z cynamonem i cytryną. Ja mówię, ale nigdy kawa nie jest dobra, jak jest kwaśna. Na co mój mąż stwierdził, a może to była herbata? Jak krótko w to gram, mogę jeszcze nie znać wszystkich przepisów. Poznam. Ktoś pił kawę z musimy cytryną? Musimy kupić czekoladę. Ale syrop, sos, tabliczkę? Taką w płynie. To sos taki czekoladowy? Nie, taką do zaparzania. Taką w proszku. No to w proszku. Taką w płynie. Do zaparzenia taką w proszku. Bo nie, że zalewa się to wodą i masz czekoladę. Dzień dobry, jesteśmy w domu. W starym domu. Znacie ten widok, znacie. Sąsiadka jest, sąsiadka ma otwarte okno. Zobaczmy. Wietrzy. Myślisz? Wietrzy pompera. Tam? Nie. 2 hours later.
Dojechaliśmy po kawę, już jesteśmy po... Zrobilibyśmy pad thaia, jesteśmy pojedzeni. O, nie zamknę. Co? Cappuccino. Co? Gratuluję. No. Cappuccino, patrz, na samym środku. Patrz, jest kawę moka. No. Bierzemy? To jest ta z czekoladą. No. No to weź sobie komokę. A to podwójna? No. Najpierw zrobię kapucinę. Gorąco mleczne. Kupiliśmy sobie kawę i mój mąż jako restaurator zaproponował mi mokę. Bo z czego się składa. Tak. Patrzcie, mam Krzysia w kubku. Ten, no. Także naprawdę dobre. Tylko nie słodźcie tak dużo, bo ja, wiecie, słodzę za dużo do moki. Jedna wystarczy. Ale jakoś poszukam czekolady i będę sobie ją wrzucać, tą czekoladę, do mleka i będę robiła z kawą. Zobaczymy, jak to będzie smakować. No, a teraz idziemy na basen. Tylko najpierw szukamy myjni, gdzie będziemy mogli umyć samochód. Bo jesteśmy bardzo brudni. Zarąbista jest ta kawa. Spróbuj sobie. Tylko ty ją dosłodziłeś tak, że dla ciebie za słodka chyba. Dałem jedną. No i spróbuj sobie, jak pomieszałeś. I co, za słodka dla ciebie? Nie, dla mnie jest idealna, ale jak dla mnie jest idealna, to dla ciebie jest za słodka. O, jaka słodka, no, za słodka. Nie musiały być tego cukru. O, rany boskie. A dla mnie jest zajebista. Jest strasznie słodka. Pyszna. Bo ta czekolada jest słodka. Mhm. Jest słodka dupka. Idziemy do Suchej Beskidzkiej na basen. Najlepszy basen. Dojechaliśmy do Suchej Beskidzkiej. Na basen, idziemy na spacer najpierw. Najpierw idziemy na lody? Trochę przejść. No, moglibyśmy spróbować jakichś lodów. Nie będzie ci zimno? To mnie rozgrzejesz. W zimnej wodzie w basenie. Będziemy jeść lody. No może wiesz, jakiś deser. Co? Deser. Nie. Loda do takiego, żeby iść. Dobra. Nie chcesz? Nie. Jaki cel? Nie. Mam Oreo i Snickersa. Świetanka? A na dole mam mango. Mango z mango. Mówi ci, że mango jest dobre. No, Julka wiedziała, co dobre. No. Julka wiedziała, co dobre. O, widzę kot. Będę sobie mango. Pyszny lód. Są moje kwiatki. Taki. Chyba sobie wezmę. Jezus, co taki kwiatek. Nawet te dwa. I ten też. Szukamy prezentu dla mamy Krzysia. Kochanie, ten kwiatek. Jak zawsze, no weszli do sklepu, ja muszę sikać. Czyli biorę dwa. Muszę zrobić przelew. Jej! Ale skupmy się na prezencie dla mamy Krzysia. Co by... Może wazon? Ja potrzebuję wazonu. Jestem beznadziejna w szukaniu prezentów, bo stwierdzam, że wszystko by mi się przydało. A może wazon w kształcie cylindra? Jakby ktoś tutaj chodził za mną, stwierdziłby, że sobie... Aha, jesteś tu? No, gdyby nie było tych napisów, to byłby mega czaderski. O, nagle mój mąż widzi zajebisty zegar. Dwa kwiatki weźmiemy. A teraz szukamy prezent dla twojej mamy. Ja idę jeszcze do... To czemu jeszcze jesteś tutaj? Przychodź mi się chce. To idź ciku. To weźmy te kwiatki. Zobacz, pokażę ci które. To też ładne. Aha, tamten jest za 12,29. Myślałam, że ten, co myślałam, ale super, patrzę.
Smutek. Uważam, czuję się oszukana po prostu. Tak, super. Ale bierzemy ten. Jeden. Ale mamie? Nie, sobie. Trzeba było mnie zabierać do sklepu. I ten. Te dwa. Rosiczki, a to wygląda jak wielkie strzałki, żeby nie powiedzieć brzydko. A rosiczka... Co wam to przypomina? Głupia, bo ja nie będę wam nic mówić. To ale myśmy mieli, kochanie, rosiczkę wielkości, wiesz... To co, bierzemy rosiczkę? A na razie przejdźmy się może, zobaczmy... To też bym chciała, taki bym chciała też. Ten też wezmę. Masz kwiaty też. O, patrz, lilie! Krypty. Kto wie, o co chodzi z liliami? O, dalia. Gdzie? Uuu. Kupmy dalenie, będą nam rosły w ogródku. Białe, ładne. Czyli nie nagram? Znaczy możemy wziąć, jak chcesz. Będzie tak gdzieś tam położyć wokół i nie zobaczyć. Ale nie... Idziemy na coś do jedzenia. Tylko mamy mało kamery, więc pokażemy wam, co zjemy. I kupiliśmy kwiatki, znaczy w sensie, że liściaki zielone. Także... Zupę? Mhm. Z kurczakiem, ryżowy, krewetkami. Zupa fantan. Chyba to. To możemy się zamienić, jak chcesz. Ale zjechałam, nic nie widzę. Widzę tylko drzwi i napis wrócę. Mogę się z tą zamienić? Nie, spoko. Nie chcesz? Dojechaliśmy do domu. Daleniec idzie sikać, chodź. Uwaga, uwaga. Palmy mam, palmy! Tym razem już jej, bo palmy mam. Zaraz cię tutaj, trochę kupię odżywkę. Też. Misia, Pisia, czy ty czegoś nie narobiłaś? Czy tu wszystko jest grzecznie było? Czy myszka była grzeczna? Taka byłaś grzeczna? Ojejku! No jaki super to jest pies! I widzę, że pies uważa, że jemu się coś należy dobrego, tak? Coś dobrego, bo byłaś grzeczna, myszeniu? Tak, proszę. Oj, ale proszę do koszyczka. Ej, no do koszyczka. Jup. I jej nie ma. No to jak, co się stało? No zajebali mi lodówkę. Krzysiu, jego gra ciąg dalszy. Oglądałam ten odcinek. Ale nawet nie mam jej w magazynie. Jak mogli mi ukraść lodówkę? A tu ją dałem, jak jestem głupi. Czyli nic się nie zarąbało. Nie, przełożyłem w inne miejsce. Oho. Wrzeszczą już wcześniej, zanim zaczęłam nagrywać, że lodówkę mu zarąbali. Dobrze. So one, two, three, now baby, here we go, look. Here we go, here we go. I wish I'd be calling me in the room, here we go, here we go. Jaka stara, tak dalej lubię bajki. Here I go. Godzina 23:17. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. No i do zobaczyska w kolejnym.